Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ciebie, Polsko, w sercu noszę. Takie hasło przyświecało 12. Przeglądowi Pieśni Patriotycznej zorganizowanemu przez Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. W tegorocznej edycji swoją miłość do ojczyzny na południe naszego powiatu przyjechało wyśpiewać ponad 1000 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsi z nich zaprezentowali się podczas koncertu laureatów 29 listopada. Miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat, lecz gdy zdobędziesz wszystko już, z dalekich stron wrócisz kiedyś tu. Jak podkreślał przewodniczący jury przeglądu Józef Romek, ważne, że za wzrostem frekwencji idzie w parze również coraz wyższy poziom wokalny uczestników. Jest bardzo dobra frekwencja. Mówiliśmy o 136 podmiotach, ale w sumie jakby policzyć wszystkich wykonawców, to ich było ponad 1000. Może wyniki takie, jeżeli chodzi o liczbę uczestników, nie są istotne, natomiast w moim przekonaniu i w ogóle w przekonaniu jury, festiwal nieprawdopodobnie się rozwija. Pojawiają się nowi wykonawcy, pojawiają się nowe szkoły, pojawiają się nowe formy prezentacji artystycznej, jakże trudnych przecież piosenek. Twórcy, kompozytorzy, dyrygenci starają się jak mogą, powstają nowe utwory i przyznam się szczerze, że w bardzo wielu takich tego typu przeglądach uczestniczyłem jako juror, ale precyzyjność i logistyka dopracowania do każdego szczegółu do granic niemożliwości przez tą szkołę pod dyrekcją pani dyrektor Szczepanie jest nieprawdopodobna. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli to jest najwyższych lotów uznań. Bo to mój Kraków, 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 to tylko w grudniu bywa maj. Bo to mój Kraków, 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 mój czyściec, piekło i mój raj. Część uczestników stanowili najmłodsi w kategorii dzieci przedszkolne. Znaczy, że chyba ta miłość do ojczyzny cały czas jest krzewiona z pokolenia na pokolenie. Dobrze to pan ujął. Mnie się to też bardzo podoba. A poza tym chciałem zwrócić uwagę, że panie, które pracują z dziećmi, to nie jest tak łatwo z dziećmi opracować ekspresywność utworów muzycznych, które przecież na tym etapie edukacji jest bardzo trudno wydobyć u dzieci możliwość śpiewania intonacyjnego, czystego i tak dalej, ale
Panie dobrze robią, że próbują robić inscenizację. Nie chodzi mi tu o choreografię piosenek, ale inscenizacja, która tworzy z tego zespołu, który dzieci śpiewają, tańczą, rzecz, która dzieciom się podoba i chcą to robić. Te treści, przecież stosunkowo bardzo trudne, wyrazy, pojęcia, trafiają do dzieci w sposób właśnie taki bezpośredni. Mnie się to bardzo ogromnie podoba. Podszedłem jak skruszony odlot do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałem, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi. Więc podszedłem, posłuchałem, było ciemno, lecz słyszałem wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój świat pogląd celny. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie boleć tak samo, jak tyle tysięcy, Może mi przyjdzie boleć tak samo, jak tyle tysięcy. Kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry, jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja, ślepy. Ta ziemia taka czysta, dlaczego ty zdecydowałeś się przystąpić do tego zespołu, a tym samym przyjechać tutaj do Lublina na przegląd pieśni patriotycznej? Jeśli chodzi o tematykę piosenki patriotycznej, to jest to tematyka, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Jestem wychowany w rodzinie katolickiej i bardzo od młodości były wpajane mi takie patriotyczne właśnie wszystkie piosenki i wszystkie tradycje. Pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Jak oceniasz tutaj ten konkurs w Lubniu? Bardzo miło jestem tu przyjęta, jest bardzo fajnie. Myślę, że następnym roku przyjadę tutaj, bo jest bardzo fajnie. Moja mała dziewczynko z AK, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzą, bym cię znowu ujrzeć mógł. Rolę konkursu w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży podkreślił wizytator z kuratorem oświaty w Krakowie Stanisław Matoga. Historię trzeba znać i historii trzeba się uczyć, bowiem tożsamość narodowa buduje się na przeszłości. I narody, jak ktoś mądry powiedział, które tracą pamięć, tracą życie. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor, pragnę podziękować organizatorom i uczestnikom za to,
że tę świadomość historyczną, tę świadomość narodową kultywują. Tegoroczna edycja przerosła nasze oczekiwania. 1100 wykonawców, 136 podmiotów artystycznych. To jest ogrom dzieci i młodzieży, które, tak jak powiedziałam, czują tą Polskę w sercu, noszą tą Polskę w sercu, czy to kilkunastoletnim, czy kilkuletnim. I przyjeżdżają i z radością śpiewają. A dla nas jest to święto. No właśnie. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Ciebie Polsko w sercu noszę, czy właśnie poprzez tego typu przeglądy można krzewić miłość do ojczyzny niezależnie od wieku? Ale oczywiście, to jest piękna lekcja historii, to jest piękna lekcja miłości do ojczyzny, zarówno dla wykonawców, jak również dla naszych uczniów, którzy są zaangażowani bezpośrednio w to przedsięwzięcie. Także piękna lekcja, listopadowa lekcja historii i patriotyzmu dla młodzieży, dla dzieci, dla nas wszystkich. Zwycięzcami 12. Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Lubniu wśród solistów zostali Nikola Głowacz ze Spytkowic, kategoria przedszkola, Gabriela Jeleń z Michałowic i Emilia Azierska z Niepołomic, kategoria szkoły podstawowe, Gabriela Nawój z Tarnowa, kategoria gimnazja oraz Patrycja Kotarba z Nowego Sącza, kategoria szkoły ponadgimnazjalne. Wśród zespołów zdobywcy pierwszych miejsc to Grupa Pszczółki z Przedszkola Samorządowego nr 5 w Myślenicach, Chór Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, Chór Unisono z Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce oraz Reprezentanci Gospodarzy, czyli Zespół Adagio. Nasza broń to najlepsze, by służyło Polsce jeszcze, liczy na Twą pomoc. Dziś ojczyzna Twa, dziś ojczyzna Twa.